Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Tak, no Polacy lubują się w zakupach prosto od rolnika. Mówią o tym badania Ipsos, gdzie niemal połowa z nas, Polaków, lubi zaglądać na pobliskie targowiska, bazary czy giełdy rolne i tam zaopatrywać się w produkty pochodzące z lokalnych gospodarstw rolnych. Jeśli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, czyli produkty rolne, rolno-towarowe no, przywożone na te targowiska przez samych rolników bądź domowników, bo to też nie zawsze rolnik ma czas przyjechać na targ, czasami wysyła po prostu osobę, która z nim razem mieszka, czy syna, córkę, aby przeprowadzać te transakcje, bądź na giełdzie rolnej sprzedaje swoje produkty handlarzom. Ale to już jest jakby pośrednictwo. Jak to się ma, jeśli chodzi o opłacalność? No oczywiście, że jest to opłacalne, ponieważ pomijani są pośrednicy i w związku z tym więcej dochodu ma rolnik. Oczywiście wiąże się to z wieloma obowiązkami, bo tak jak powiedziałem, rolnik musi pracować praktycznie co dzień i nie stać go, po prostu realnie nie ma tego czasu, żeby móc codziennie, czy nawet ciężko jest co drugi dzień uczęszczać na taki targ i sprzedawać bezpośrednio. Oczywiście taka wymiana towarowa bezpośrednia ma bardzo dużo korzyści. Taka wymiana towarowa zazwyczaj, czy na targu, jest przecież przeprowadzana pod gołym niebem. Jest wymiana powietrza, nie musimy się przepychać gdzieś w dyskontach, w jakichś sieciach dużych handlowych. Po prostu robimy to na świeżym powietrzu. Polacy lubią ten sposób kontaktu. Także następuje proces wymiany gotówkowej, czyli także bronimy gotówki w tym momencie, bo rolnicy nie posiadają tych wszystkich maszynek do przelewów, więc bronimy gotówki. Szanowna pani redaktor, nawet było to widać podczas pandemii, że osoby niechętnie już chodziły do tych zgiełków, do marketów czy do dyskontów, a częściej chodziły na targowiska, na bazary, aby dokonywać tych zakupów. Jak to się ma, jeśli chodzi o opłacalność? No, jeśli byłaby taka duża opłacalność, mielibyśmy przyrost gospodarstw, bo to głównie małe gospodarstwa zajmują się sprzedażą bezpośrednią. Niestety tych gospodarstw nie przybywa, wręcz ubywa. Mówią także o tym statystyki, które na przykład możemy sprawdzić, to od 10 do 20 roku w Polsce ubyło 200 tysięcy gospodarstw, to jest 50 gospodarstw znika każdego dnia. I te statystyki niestety się nie zmniejszają, wręcz idzie to cały czas do dołu. Dobrą była też sprawą ustawa, która weszła 1 stycznia w 2022 roku, ustawa podpisana przez prezydenta, która była skierowana właśnie do sprzedaży bezpośredniej do RHD też. Ta ustawa mówi, bo ona jest aktualna, mówi o udogodnieniach w handlu detalicznym dla rolników i ich domowników w piątki i soboty. I o co chodzi w tej ustawie? Ona miała być wprowadzana przez gminy w naszym kraju poprzez uchwałę na sesjach Rady Miejskich. Niestety ta ustawa jest martwa, ona nie obowiązuje, przynajmniej jak ja się orientuję, no to nie widać tego na targowiskach, bo to miało być wydzielone miejsca specjalne dla rolników. Te miejsca miały być dogodnie także oznaczone i także dogodne komunikacyjnie dla mieszkańców miast. Więc ta ustawa była w samej teorii bardzo słuszna i dobra. Niestety ona nie obowiązuje z dwóch prostych przyczyn. Radni nie podjęli uchwał, dlatego że zadarliby z handlarzami, a dwa, że musieliby dopłacić do tego interesu. Ja uważam, że dopłata byłaby niewielka, ponieważ tych rolników naprawdę bezpośrednio handlujących nie jest aż tak dużo i szkoda, że nie mamy wyznaczonych miejsc dla rolników bądź domowników, którzy oferują swoje lokalne produkty, bardzo zdrowe i tutaj pochodzące z zamiędzy, można rzec. To miało być także wykorzystane istniejące targowiska,
bądź bazary, ale mogły być to inne też nowe miejsca. Wiadomo, musiały być jakieś zaplecze sanitarne, WC i tak dalej, żeby to targowisko miało ręce i nogi, nie, żeby nie odbywało się to w ten sposób, jak to często widzimy przed dyskontem, gdzie babcia handluje mlekiem, jest przeganiana przez panów w czarnych mundurach. Więc jeżeli iść w sam kontekst i cały handel bezpośredni, sprzedaż bezpośrednią, jak najbardziej ja to pochwalam, szczególnie, że 3 lata temu stworzyłem taki portal sprzedaży bezpośredniej, darmowy dla rolników i konsumentów, gdzie zarejestrowanych jest 180 rolników i cały czas przybywają nowi, więc wydaje się, że sens sprzedaży bezpośredniej jak najbardziej jest zasadny. Dlatego dziwię się, że samorządy nie podjęły tych uchwał, jeszcze tutaj wracając do tej ustawy o udogodnieniach w handlu detalicznym. Wydaje mi się, szanowna pani redaktor, że należałoby spojrzeć troszeczkę też przyszłościowo, aby ten handel detaliczny połączyć też z wymianą właśnie cyfrową. Dlaczego? Ponieważ wszyscy stajemy się coraz bardziej wygodni, więc wydaje mi się, że to uczęszczanie na targowiska, szczególnie przez ludzi młodszych, jest mniejsze. Na targowiskach pojawiają się osoby starsze zazwyczaj. I dobrze byłoby ten handel bezpośredni, sprzedaż bezpośrednio połączyć właśnie z takim e-commerce, czyli z dostawą do domu. Wiadomo, to jest bardzo skomplikowane, ale do zrobienia, wszystko jest do zrobienia. I myślę, że to miałoby ogromną przyszłość, żeby zachować tą formę sprzedaży, ponieważ ta forma sprzedaży jest, no, wiąże się z wieloma plusami, tak jak mówiłem na początku, no jest, kupujemy towar lokalny, bezpośrednio od rolnika, zdrowy, który nie musi do nas podróżować z nie wiadomo jak dalekich stron Europy, czy nawet świata, więc idea tak zwana 0 kilometrów, która jest bardzo proekologiczna i z troską o środowisko. Więc można by iść w ten sposób, aby pomóc rolnikom. Ja coś takiego planuję w przyszłości zrobić, połączyć to właśnie z nie tylko, tak jak teraz ja mam formę ogłoszeniową i w sposób taki tradycyjny konsument może wybrać się do rolnika bądź się umówić z nim na targowisku, to chcę właśnie to bardziej troszeczkę pójść w stronę taką cyfrową i uruchomić przesyłki kurierskie, aby można zamówić od rolnika wprost pod drzwi, uwzględniając cały czas ideę sprzedaży bezpośredniej, czyli nie pobierając marży od rolnika. W przyszłości już jestem praktycznie w połowie drogi, więc będę, jak zrobię, to się będę chwalił, a może tak, bo nie można się przed czymś po prostu tak chwalić. Więc to jest, wydaje mi się, taki krok ku przyszłości. Tak? No i ważne też, żeby pamiętać, żeby te targowiska jakoś wyglądały, aby konkurować z dyskontami, sieciami handlowymi, które niestety opanowały rynek detaliczny, to należy też targowiska zadbać o targowiska, bądź zadbać także o miejsca zadaszone, które byłyby atrakcyjne dla mieszkańców miast. Żeby to nie były miejsca zaniedbane, obskurne, żeby było część zadaszona, może też być część na odkrytym powietrzu, ale żeby to było utwardzone podłoże, żeby można coś zjeść też na miejscu z lokalnych produktów. Ja to tak widzę. Tak jest na przykład przecież w Madrycie, w innych krajach europejskich, w Europie, we Włoszech, w Austrii, Szwajcarii. Szwajcaria, no to jest w ogóle taki ewenement, bo tam przez to, że kraj jest górzysty, mamy bardzo dużo tych gospodarstw mniejszych, zróżnicowanych i tam w sposób praktycznie idealny odbywa się wymiana towarowa między rolnikiem a konsumentem, ale także jest, ponieważ śledzę ten temat także właśnie w Szwajcarii, także jest to wzbogacone w ten e-commerce, czyli przekaz cyfrowy i do domu można bezpośrednio zamawiać żywność. To tak na początek. No my jako Konfederacja Korony Polskiej, tu nawet mam przed sobą program, warto przeczytać, strona 27 jest napisany program rolny. Od zawsze zajmujemy się i jesteśmy blisko spraw
wiejskich, spraw gospodarstw rolnych, rolnika, chłopa, bo wiemy, jak ważna struktura agralna jest przekłada się na filar bezpieczeństwa narodu polskiego. Chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, które razem z energetyką i obronnością ma duży wpływ na suwerenność narodu. Co jest znaczące, my chcemy odcentralizować całkowicie państwo, to znaczy nie przeszkadzać rolnikom, ponieważ widzimy ten wzrost biurokracji, który niestety nie pomaga, a przeszkadza rolnictwu. I tu nie mówię tylko o dyrektywach, które przychodzą do nas z Unii Europejskiej, ponieważ wiemy, jak bardzo teraz Unia Europejska walczy nie tylko z polskim rolnictwem, ale i europejskim. Tylko także tutaj niestety ta administracja krajowa, która jeszcze jakby podkręca śrubę w ramach tych dyrektyw i bardziej jeszcze jakby rzetelnie sprawuje pieczę nad tymi dyrektywami, jeszcze bardziej podkreśla tą śrubę właśnie rolnikom. To jest niebezpieczne, ponieważ odechciewa się pracy rolnikom, nie ma zastępowalności na wsi, więc nie ma z dziada pradziada, nie ma tego przekazywania gospodarstwa rolnego, dlatego gospodarstwa rolne zmniejszają swoją liczebność. I my jako Konfederacja Korony Polskiej jesteśmy za pełną swobodą gospodarowania, ale także i handlu swoimi produktami żywnościowymi. Ja osobiście uważam, że ogromny potencjał jest w zakładaniu w kooperatywach, w zakładaniu najróżniejszych spółdzielni, konsorcjów, klastrów, ponieważ synergia dobrze się przyczyni do tego, aby stworzyć, aby móc konkurować na tym rynku detalicznym, o którym dzisiaj mówimy, i żeby móc konkurować, no niestety w pojedynkę nie zrobimy za wiele. Jednostka, czyli pojedyncze gospodarstwo rolne nie może za wiele, ale osiągniemy dużo więcej poprzez zjednoczenie się. I to nie mówię tylko w aspekcie sprzedaży, ale także formy spółdzielczości zakupowej, czyli nie tylko spółdzielczość, która zajmowałaby się sprzedażą, ale także i zakupem paszy, nawozów, maszyn rolniczych. Na tym wszystkim można zaoszczędzić, a z ogromną korzyścią wtedy gospodarują rolnicy, bo nie muszą brać wielkich kredytów, nie muszą liczyć na dopłaty, ale razem właśnie skonsolidowani mogą wpłynąć na rozwój swoich gospodarstw, to po pierwsze, ale także na rynek detaliczny, zakładając na przykład sklepy rolne czy właśnie jakieś takie wolne strefy, gdzie to też jest modne w Szwajcarii, w Austrii, we Francji, strefy tak zwane rolne, gdzie mogą bezpośrednio w takim jakby zgrupowaniu, oferując szerszy asortyment, zróżnicowany, oferując nam po bliskich bazarach czy targowiskach bądź festynach, oferując swoje lokalne produkty żywnościowe. To jest z korzyścią dla całej gospodarki, dla gospodarki tej lokalnej, ale i krajowej, ale także dla naszego zdrowia. Widzimy, jakie teraz są problemy z napływem, czy to zbóż, ale innych produktów za wschodniej granicy. I widzimy doskonale, że tutaj nie mamy za bardzo popisu, jeśli chodzi o pełną swobodę i pewne jakieś blokady. Dlaczego? Bo i przetwórstwo, i handel detaliczny jest niestety przejęty przez obce korporacje z nieograniczonym kapitałem, a jeśli chodzi o zboża, to także i porty. I dlatego mamy takie ogromne problemy. Przecież i spółdzielnie mogłyby być zakładane w tej sferze zbożowej. Przecież wiemy, że jeszcze spółdzielnie nie upadły, tylko te mleczarskie, ponieważ są właśnie powiązane z przetwórstwem i dzięki temu mogą wstawiać swoje produkty jeszcze na półki sklepowe. Dzięki temu mogą konkurować i tak jak innych produktów, na przykład ja pochodzę tutaj z centrum Polski, z zagłębia paprykowego, gdzie uprawiane są warzywa ciepłolubne, ale też niedaleko mam do największego sadu Europy, czyli Grójec, i nie widzimy takiego oblężenia w dyskontach, jeśli chodzi o te produkty, ponieważ nie mamy przetwórstwa, nie mamy tej siły, jeśli chodzi o wpływ na rynek detaliczny w dyskontach, niestety.